Hej, siemaczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. A więc tak, na początek urosła mi nowa broda. Nawet wygląda to w miarę. Co dalej? Zawiesiłem się, no dobra. Dobra, dzisiaj będziemy oswajać Tylakoleo, moi drodzy. O, chciałem sobie założyć hełm, a to nie ja, tylko Quetzal. Tylakoleo będziemy oswajać, będzie to moja druga próba w dniu dzisiejszym, ponieważ pierwszej nie dopiąłem ze względu na to, iż gdyż musiałem zacząć, moi drodzy, live'a. Musiałem zacząć live'a i nie zdążyłem, nie wyrobiłem się. Już miałem uśpionego Tylakoleo, on się oswajał, on się prawie już oswoił. Niestety nie pykło, wiecie dlaczego? Ponieważ zaatakowały mnie trodony. Dwa trodony, zanim je zdążyłem zabić, to one mi zadały tyle torporu, że nie byłem w stanie nic zrobić. Nie byłem w stanie nic kompletnie zrobić. Leżałem tam uśpiony, one mnie biły, one mnie strasznie długo biły, bo w metalowej zbroi to one mi mało damage'u zadawały. I czekałem, czekałem, aż mnie zabiją. W końcu jak mnie zabiły i zdążyłem tam dolecieć, to Tylakoleo już się obudził, a on już był przy końcówce, już był praktycznie oswojony. Także wyszła straszna lipa. I niestety no nie usypiałem gościa drugi raz, ponieważ musiałem lecieć na live'a, moi drodzy. A szkoda, bo mówię, fajnie się zaczynało, szukałem Tylakoleo, w końcu znaleźliśmy dwa na jednym drzewie i takie tam i takie tam. Ale no niestety trzeba było zakończyć odcineczek fiaskiem. Znaczy, no odcinka nie będzie z tego tamtego, bo materiał już usunąłem, nagrywamy teraz drugi. Druga próba, zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Tam generalnie Alpha Raptor jest obok mojej bazy, jeżeli jeszcze będziemy mieć czas, jeżeli jeszcze zdążymy, to z pewnością go zabijemy. Nie wiem, czy tym Tylakoleo, bo raczej on nie da rady sobie na początku, chyba zależy też od levelu Raptora. No ale szczerze powiedziawszy to wątpię, aby dał sobie radę na początku. Dobra, tutaj gamy musimy sobie podnieść ciutkę, żeby lepiej widzieć na tym biomie, żeby lepiej widzieć te tygrysy. Chociaż czekajcie, trójka myślę, że będzie optymalna, no. Co tu się dzieje? Aha, to jest ten Archa, czy jak to tam się zwało, Archeopteryx, czy jakoś tak. Szukamy tutaj tych kotełów. Nie wiem, czy w tej części Redwooda można je spotkać. Generalnie latałem tu wcześniej na tym poprzednim odcineczku i tutaj nie było ich widać, dopiero w tamtej dalszej części znalazłem. Też nie sprawdzałem za bardzo, gdzie można spotkać tego pacjenta. A właśnie, i byłem w szoku, że oswajanie jego tak długo trwa na Prime'ie. Wiem, że ulubionym jego żarłem są właśnie te żeberka z owcy, ale no nie spodziewałem się, że aż tak długo na Prime'ie będzie on się oswajał. I dlatego też to wszystko tak trwało, tak to bym sobie go już zdążył na spokojnie oswoić i nie wybudziłby się, a ja trzy razy mu Prima dorzucałem, ćpałem go narkotykami, co na tym serwerze jest rzadkością, przynajmniej ja już nie pamiętam, kiedy w ogóle narkotyku używałem do ćpania dinozaurów. O, nie, myślałem, że on lezie tutaj, a to jest ten. To jest też archeo... O, siedzi tutaj jeden, zeskoczył, cwaniaczek. Zeskoczył i co zrobił? Gdzie on jest? Tutaj trzyma coś. 15 level. Tak średnio. Ale zeskoczył sobie na ankilo, no proszę. To są tygrysy. Okej, no dobra. Jednak już widzieliśmy, jakby co to się tu wrócimy, bo szczerze powiedziawszy na tym serwerze te levely tych dinozaurów to jakieś takie dziwne są, nie? Naprawdę, naprawdę wysoki level czegoś tam znaleźć to jest masakra. Generalnie nie wiem, czy... O, jest kolejny. Ty, pacjent, prawie mnie złapałeś. 35. To też już jest jakaś alternatywa, ale chciałbym znaleźć coś lepszego. Czekajcie, bo te żeberka, już sobie zdobyłem te żeberka, muszę zobaczyć, ile one mają czasu. 28 minut, to jeszcze nie jest źle. Czy tu kolejny siedział? Tak, siedzi jakoś kurwa dziwnie. Czy zeskoczył? Nie. Jeszcze nie, ale teraz zeskoczył. Chyba 40 któryś widziałem. Tak, 20. 45. No powoli idziemy do przodu.
No nie wiem co z tą gamą, patrz, teraz mam zwykłą gamę i tutaj jest taka mgiełka ta jakby, także to nie jest też wina tego, że ja gamę miałem odpaloną. Teraz jest bez gamy. No tutaj jest w miarę jasno, ale tam dalej polecimy, to znowu będzie... No znowu będzie ten... Znowu będzie za ciemno, żebym widział cokolwiek na tych drzewach. Ale tym razem no, spotkałem dużo więcej tych tygrysów, bo wtedy tak naprawdę spotkałem dwa i od razu się bez zastanowienia zacząłem oswajać 55 level, bo nie mogłem znaleźć żadnego innego. A teraz widzicie już trochę tych kotełów jest. Znaczy, nie wiem, czy to jest tygrys, to bardziej chyba w sumie puma. Ale koteł w każdym bądź razie. Dobra, tu nie widać żadnego. O, co to? No tu coś wisi, jakaś tekstura. Struktura, nie tekstura. No, tamtego w ogóle tak w dziwny sposób uśpiłem. Szkoda, że tego nie wrzucę, bo to zbagował mi się tak dziwnie ten koteł. Widzicie, tutaj już chyba muszę tą gamę sobie podkręcić, ale to znowu będzie za jasno. Tak dziwnie mi w ogóle pod wodospad. Mi tutaj jest niedaleko taki wodospadzik. Ja bym tam uciekł i się zbagował i chciał iść cały czas koniecznie w tą jedną stronę. Ja sobie go mogłem tam strzelać ile wlezie i uśpiłem go sobie na spokojnie. To był easy usypianie to było, ale timingiem się niestety to nie zakończyło. Tutaj jest już strasznie dużo drzew i straszna mgła. No przecież ja nie mam gammy, mam teraz zwykłą. Straszną porę sobie wybraliśmy na szukanie tego koteła. O, jest kolejny. A to jest ten co? To ten drugi siedział obok. Ja tego drugiego strzeliłem, a ten siedzi tutaj tak cały czas. No dobra, to możemy sobie polecieć trochę dalej. Zobaczymy, może znajdziemy gdzieś indziej koteła jakiegoś. Jak do niego strzelę, to on od razu zeskoczy. Nie chciałem podchodzić. 50. No to jest chyba na razie. O kurwa, tu jest jeszcze jeden. 8-5. Dobra, bierzemy tego. Nie będziemy już szukać, tylko żeby mnie nie wpierdolił tu teraz. Dobra, spada. Nie dostał. To najgorsze to, że nie mogę tutaj kontu złapać na niego. Ja go teraz nie widzę. Tu jest. Nie, to jest kaprosukus. O, na kaprosukusa to ja muszę uważać, bo on mnie ściągnie. Będzie pozamiatane. Koteł, o jesteś, widzę cię. Dostał, ale nie weszło. Ale przesuwa się ładnie, to zaraz wejdzie. 45 to chyba nie była głowa, nie zaliczyło głowy. Tak. Mamy jakby co kuszę jeszcze, także luz. Ciężko będzie tu z nim. Żebym nie spadł, bo tutaj ta platforma to też nie jest jakiś stabilne. Dobra, dostał. O, teraz dostał baniaka. Fak, przesunął się. Chodź, chodź. Zaczął już uciekać? Nie. Jest tutaj. W ogóle go raczej nie trafię. Jest. No, to dalej, bo nie mogę niżej. No, o, dostał, dobra, przeszło przez tą platformę. Dobra, dostał kolejnego baniaka. Tylko nie odbiegaj teraz. Fak, mówiłem, nie odbiegaj. Nie wiem, czy jego bolo można złapać, ale teraz nie chcę tam schodzić, bo jak kaprosukus mnie dorwie, to oni mnie we dwóch rozszarpią chwilę moment. Kite się nie liczy. Dobra, gamę sobie ciutkę podkręcę. O, pięknie, dużo lepiej widać teraz. Gdzieś ty polas. Pacjent, tam już bije diplo. W sumie to dobrze. Dostał jeszcze w baniak. Diplo mu damage'u nie zada, a zajmie go na jakiś czas. Dostał. No. Fuck! Dobra, i ten tyle koleo.
Tecan mi tutaj wariuje. Gdzie ten tyle koleo pobiegł? Cholera jasna. Jest tutaj. Czekajcie, zobaczę, czy da się go bolą złapać. No jak, co to za lag? Dobra, złapałem. Nie to. Nie złapałem. Nie no, dobra, muszę ich pozałatwiać, bo one mnie tutaj uśpią. Dalej, bo jest okazja go uśpić. Gincie. 110 level mrówki. Jeszcze jedna. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś chce tu przyjść? Tamten kaprosukus bije się nadal z tym diplo, także niech się bije. 85 level, nie jest źle. Śpi. Kurwa, kolejna mrówka idzie. Dobra, Quetzal. Cię coś bije, widzę, tak? Tego Mastax cię bije. Chciał mi cię okraść. Dobra, dawaj ten Muton. Bierzemy wszystko. Siadamy. I wrzucamy tego Mutona do naszego koteła. Dobrze, że mam jeszcze przy sobie. Nie wiem, czy coś go jest w stanie zaatakować, tak czy na wszelki wypadek go odgrodzę. Czego mi jeszcze brakuje do tych spajków? Fiberu. Nie wiem, czy tu będę miał jakiś fiber. Coś tam jest 10, wow. Nie było tematu, zbierzemy sobie. Akurat nie mam sikla. Sikla zostawiłem przed chwilą w Smithy, bo stwierdziłem, a nie będę go brał. Nie ma po co. Dobra. Wow, aż dwa kolce. Hajdu nie mam. Okej. No, chowaj mi tą snajperkę. Czy ja mam tu jakieś dojście do niego z tej strony? Mam. Fuck this shit. Dobra, nie jest źle. Muszę niestety zrobić tylko coś takiego. Czy dobra, tędy nie powinno nic przejść. Czy ty jesz sobie już? Coś tam sobie je. Tego krzaka bym chciał stąd wyczochrać. No. Fajnie by było. O. Żeby tu cokolwiek widział. No jest dużo lepiej. Jeszcze tu jest jeden krzaczek. Jak dziwnie oddycha, nie? Pryka sobie tak. Czy nie mówię, że pryka, pryka waląc pierdla, tylko tak sobie właśnie pryka oddechem. Spoko. Szkoda, że upadł twarzą tam, bo bym mu screena strzelił. No ale cóż, barwy standardowe bym powiedział, że bez ekscesów żadnych. Muton 18 minut, także nie wiem, czy to mu wystarczy wszystko, bo zobaczcie, ten timing nie idzie jakoś mega szybko, moi drodzy. Zobaczmy jego statystyki przed oswojeniem. 2940 HP, nie? No jak na takiego koteła 85 level, to jest dużo, nie? Według mnie to jest bardzo zarąbisty, bardzo zarąbisty wierzchowiec. Jeszcze jeżeli udałoby wam się coś dobrego wyhaczyć na początku, to myślę, że na długi czas by wam wystarczyło.
Nie wiem jak to z damage'em, nie wiem jak mocno on bije, jeszcze nie miałem takiego koteła i zobaczymy jak to wyjdzie. 4200 torpora ma, sporo. 470 wagi, 180 mili damage'u, ale nie wiem jaki tu jest przelicznik, także nie wiadomo. 1000 staminy prawie, no to nie jest źle moim zdaniem. Narkosy będą tu zdecydowanie potrzebne. Dobrze, że mamy jeszcze z rajdu, który był na live'ie, jakieś narkosy w naszym Quetzalu. Bo wiem, że na pewno będą potrzebne, weźmiemy sobie 50 na razie. Licz blood nawet, spoko. Widzę, że nie jest źle, zjadł kolejnego mutona. A myślę, że to mu powinno wystarczyć. Dobra, moi drodzy, my sobie tutaj posiedzimy przy tym pacjencie. A to jest on czy ona w ogóle? Ona. Przy tej pacjentce i ja do was wrócę, jak będzie już gotowa. Masakra, moi drodzy, nie wiem czy widzicie to co się stało, ale to jest kurwa jakaś masakra. No Paracer musiał wejść mi w kolce i prosto zaatakować tego koteła. Kurwa jakaś tragedia, to mam szczęście. I najlepsze jest to, nie wiem czy teraz zwróciliście na to uwagę, ale tak sobie stoję, rozglądam się po drzewach, czy czegoś tutaj nie ma, jeszcze jakiegoś koteła, nie? Patrzę tutaj, a tutaj siedzi centralnie nad moją głową. Dziwi mnie to, że nie zeskoczył. Sprawdźmy jak ten koteł tutaj, bo ja stałem tutaj w środku obok i dostałem. Jak ten timing? Spadł. Cholera jasna, no, no trudno. Trudno, timing nam spadł, ale na szczęście dalej się oswaja. Tutaj koteł nad nami siedzi i czyha. Także zaraz jesteśmy, moi drodzy, już coraz bliżej oswojenia. Mogłem te kolce trochę dalej zrobić. Ten paracer pieprzony, wiedziałem, że wejdzie. Już przed chwilą prawie wszedł, ale zawrócił. Doszedł dotąd i stwierdził, że jednak nie, on musi iść tutaj. Koteł chyba zeskoczył przed chwilą, ten koteł, co? Czy nie zeskoczył? Nie, siedzi jeszcze. Dobra, zaraz wracam do was, jak już będziemy gotowi. Jak już będzie oswojony prawie ten nasz koteł. No dobra, moi drodzy. Koteł zaraz będzie gotowy, my sobie w tym czasie posprzątajmy. Nie wiem ile on potrzebuje, żeby mu fooda spadło, żeby zjadł, a, czyli standardowo. Żeby zjadł właśnie nam tego mięska, ale luz, 113 level. Niestety ten timing efektywny nie był taki jaki byśmy chcieli. Czyli wysoki. Ale no cóż, nic nie zrobimy, bo ten paracer wziął się z dupy, sobie tu przylas. Ty sobie masz tego mutona, wrzucę ci kamienia, może niekoniecznie chciałem ci wrzucić, ale jak wrzuciłem to masz. Zobaczmy statystyki po oswojeniu. 3600 HP, 1080, 1080 stamina, moi drodzy, to jest znak, jeszcze tutaj TI powinno być dopisane. Coś czuję, że niedługo ta karta u mnie zagości, bo napaliłem się na nią okrutnie. 226,5 damage, 512 wagi. To tak naprawdę nas interesuje, 9000 z torpora, wow. Dobra, na start to nie wiem w sumie co ładować. Na razie nic nie ładujemy, bo będziemy testować standardowego, a później zobaczymy jak mu rosną te statystyki. Jej, bo to ona. Także poprosimy jakieś imionko. Rzuciłeś się na mnie? Nie. No, to tak nie rzucają się te koteły tak jak myślałem. Może na mniejszy jak ten. Na mniejszym ptaku lecimy, to może wtedy się rzucają bardziej. Nie mam pojęcia. Spoko domek sobie ktoś tutaj zrobił nawet, nie? A nie wiem czy tego projektu na YouTubie gdzieś nie widziałem. Nawet spoko to komuś wyszło. Kurwa, koteła zostawiłem. Nie skacz. Aha, mówiłem nie skacz. Nie słuchasz się. Lecim, dobra. Kurna, aha, tak, to takie. Dobra, mamy? Mamy. Będzie trzecia próba? Już myślałem, że go puszczę. Dobra. Lecimy na chatę. Zrobimy siodeło na tyle koleo. Siodeło na tyle koleo. Okej.
Zrobimy to siodeło i przetestujemy gościa w walce. 113 level, 4000 HP praktycznie. Jest szansa, że coś podziałamy z Alfa Raptorem. Trzeba tylko obczaić, który ma level. Może się udałoby załatwić i od razu wyekspić okrutnie tego pacjenta. Nie byłoby źle. Lecimy, w sumie możemy polecieć tędy, żeby obczaić od razu Alfa Raptora, bo on był tutaj gdzieś grasował przy tych terenach zimowych. Na szczęście nasz kecal jest super, hiper, duper odrzutowcym, odrzutowym kecalem. Także ten teges. To będzie krótko trwało. No okej. Okay. Tu możemy się też rozejrzeć, czy nie ma czegoś grubszego do zabicia. Ale wiem, że ten raptorek latał nam gdzieś tutaj właśnie. Bo ja szukałem tutaj owisów, owieczek naszych. I go gdzieś tutaj widziałem, ale nie chciałem go bić właśnie ze względu na to, że miałem to mięsko. Gamy sobie podkręćmy ciutkę. Raptorek był gdzieś tutaj, ale coś czuję, że mogę go już nie znaleźć. O, chyba łazi, jest. Bliżej, bo bliżej mojej bazy jest nawet. 10. Dobra, wszystko jasne. Będzie walka. Dobra. Nie followuj mnie, idziemy zrobić siodło. Muszę tu zrobić, ogarnąć ten temat z dinozaurami. Czy ja miałem tu jeszcze jakiś hajt? Mam. Pięknie. Tym razem nie trzy siodła na Baryonyxa, tylko jedno na Tyla Coleo. Okej. Chciałem sobie na pasek wrzucić, nie wiem po co. Zasuwamy. Proszę cię bardzo. Siodeło jest. Waga jest nawet odpowiednia. Ojej, ale odgłos jak biega. Skacze dosyć daleko. No i chyba ci zadałem damage? Nie, nie zadałem. Jak on wbiega na ściany? Bo on może wbiegać podobno na te ściany, nie? Okej. Okay. Widziałem, że coś tutaj zadziałało w ten sposób. Nie sprawdzałem nawet, jak jego umiejętności działają. Dobra, nieważne. Nie będę sobie tego testował. Mam nadzieję, że któryś z was mi powie w komentarzach, a na pewno się ktoś znajdzie. Wierzę w moich widzów. I mi powie. Trodon! Nie, to ja muszę się zemścić, kurwa, na was. Gnoje. To nie te trodony, ale też są. Sprawdzałem, czy ma jakiś ten atak jeszcze alternatywny, ale nie ma. Jeden śpi, a drugi patrzy się. Czeka na swoją śmierć. Dobra. Bijemy całkiem spoko. Ładujemy większy damage. Damage. Fajne odgłosy. Czy on ma ten jakiś alternatywny atak, czy nie? Nie, nie widać. Ma tylko ryknięcie, nie? Ma. Spoko, ryknięcie jest. Dobra, mamy staminę, mamy. Mam nadzieję, że ten raptor nas nie położy. O, chce się bić, to będzie grubo. Po 22 nas bije, to jest luz. Już krwawi. Luz, bluz. Come on, bitch, gin. No co jest, atakuj, atakuj, no.
ostra wymiana, ale Tyla Koleo bije bliżej, mocniej, gorzej. Okej. Okay. Ustaliśmy siekierkę, ale... Ty! Został mojego Raptora. Lord Shield Prime'a, niego wyciągnąłem. Chcesz się bić? Niski level masz. Ale wysoko skacze ten koteł, nie? Dobra, nie będę się bił z tym ptokiem, bo... Ej, koteł nas atakuje inny. To jest ten większy koteł. Nie powinieneś, kurwa, nie atakować, tylko powinieneś poczuć respekt przed większym kotełem. A ty mnie atakujesz, gnoju, ale wysoki level ma. 140. No nic, muszę cię zabić już teraz, to już jesteś w pół martwy, to nie ma sensu cię ratować. Chciałeś zginąć, to masz. To Karno mnie też zaatakuje? Chyba chciał mnie zaatakować. No, goni mnie. Wszystko mnie atakuje. To jest trochę lipa, że wszystko tu atakuje. Powinien czuć respekt przed takim kotałem. Nie chcę się z wami walczyć, ale wysoko strasznie skacze koteł. W sumie sobie możemy przeskoczyć. Czemu by nie? Oni nie przeskoczą. Dobra, ale zdajmy trochę tego levelu tutaj. Uuuu, nice, wskoczyło trochę tego za raptorka. I lecimy na chatę, moi drodzy. Wiecie co to oznacza, nie? No. Pięknie było, ale już się skończyło. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oswoiliśmy wielkiego koteła, który jest w chuj większy ode mnie. Co prawda, że ja trochę niżej stoję, ale on i tak jest większy. Także mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia wszystkim. Cześć. Ups. Nie pykło. Elo.